Morderstwo carskiej rodziny i los księżniczki Anastazji należą do największych nierozwiązanych zagadek XX wieku. Czy któreś z dzieci Romanowów przeżyło egzekucję? Najnowsze odkrycia mogą rozwikłać te tajemnice. Uczeni odnaleźli bowiem nowy grób. Czy są to jednak kości Romanowów? Do rozwiązania tajemnicy zaprzęgnięto naukę. Sięgnięto także do tajnych dotąd radzieckich archiwów. Co się naprawdę stało z Anastazją? Ostatnia tajemnica Romanowów. Ogromne, wyludnione przestrzenie, oddalone od wszelkiej cywilizacji. To tu właśnie odnaleziono szczątki dwóch osób. Dr Anthony Falsetti należy do najbardziej cenionych na świecie antropologów sądowych. Badał szczątki ofiar zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku. Rosyjskie władze poprosiły go, by wziął udział w pracach grupy ekspertów badających miejsce zbrodni sprzed 90 lat. Nie ma miejsca na pomyłki. Odkopane szczątki mogą należeć do zaginionych członków carskiej rodziny. Nikt jednak nie ma pewności. To ważne, może nareszcie uda się wyjaśnić, co spotkało ostatnich Romanowów. Historia miesza się z mitami i legendami. To badanie może jednak dać odpowiedź na pytania, które intrygują świat od prawie 100 lat. Czy cała rodzina Romanowów została zamordowana? Czy też komuś udało się przeżyć? Falsettiemu towarzyszy dr Michael Coble, jeden z czołowych światowych specjalistów sądowych w dziedzinie badań DNA. Pracuje dla Pentagonu, identyfikuje zwłoki amerykańskich żołnierzy. Mając pełen dostęp do wojskowych laboratoriów USA, spróbuje ustalić, do kogo należały tajemnicze kości. Ekipa zmierza do syberyjskiej puszczy, jakieś 20 km od Jekaterynburga. To w tym odległym, przemysłowym mieście na Syberii zostały zapisane ostatnie karty w życiu carskiej rodziny. Klimat na Syberii jest surowy, dlatego przez wiele lat zsyłano tu ludzi. Wielu z nich, przeciwnicy polityczni, jeńcy wojenni, ginęło bez śladu. Los rodziny Romanowów był podobny. 5 dzieci, które urodziły się, by żyć po królewsku. Wielkie księżne Olga i Tatiana. Rozkwitające młode kobiety. Maria i Anastazja, czarujące nastolatki. Oraz 13-letni następca tronu, książę Aleksiej. Wielbieni przez miliony lojalnych rosyjskich obywateli, oddających im czasem niemal boską cześć. Rodzina bogów, umieszczona na ziemi, żeby rządzić Rosją. Dynastia umiera jednak wraz z nimi. W roku 1917 wybucha rewolucja. Po niej następuje wojna domowa, w której bolszewicy walczą z carskimi lojalistami. Rodzina królewska zostaje uwięziona, zesłana na Syberię i umieszczona w areszcie domowym w Jekaterynburgu. Dla młodego radzieckiego państwa carska rodzina, tak żywa, jak i martwa, stanowi problem. Bolszewiccy przywódcy planują pokazowy proces i egzekucję cara. Według niektórych relacji Lenin myślał zachować resztę rodziny jako politycznych zakładników. Być może nie chciałby śmierć Aleksandry i dzieci nastawiła światową opinię przeciwko młodemu państwu. Centrum kraju z Moskwą jest oddalone o 1500 kilometrów. Rodzina carska uwięziona jest na niestabilnej prowincji. W dużej części kraju nadal szaleje wojna domowa. W styczniu 1918 roku bolszewicy w Jekaterynburgu obawiają się, że czeska armia wraz z siłami białych zmierzają ku miastu, aby ratować cara. Dlatego muszą działać. Miejscowy komitet zleca oddanemu działaczowi Jakowowi Jurowskiemu nadzór nad więźniami. Wymieniono strażników, którzy za bardzo zbliżyli się do uwięzionych. Jurowski przyprowadził nowych ludzi z zadaniem dokonania egzekucji na Romanowych. To w piwnicy tego domu 17 lipca 1918 roku w ciągu 20 straszliwych minut zostały zapisane ostatnie karty historii carskiej rodziny. Tuż po północy strażnicy zbudzili śpiących. Powiedzieli im, że z powodu niepokojów i nieprzewidywanej strzelaniny w mieście na górnych piętrach domu może być niebezpiecznie. Car z małżonką, 5 dzieci i 4 towarzyszących im osób, w sumie 11 więźniów, dla ich własnego bezpieczeństwa zostało sprowadzonych do piwnicy. Wtedy do pomieszczenia wkroczyli Jurowski i jego ludzie. Każdemu z nich polecił strzelać do konkretnej osoby i celować w serce, aby popłynęło jak najmniej krwi. Po egzekucji przeprowadzono różne badania. Istnieją relacje na piśmie, szczegółowe, ale niejasne. Pewne jest, że była to okrutna, przepojona nienawiścią zbrodnia. Kiedy rozpłynął się dym od wystrzałów, narodził się mit. Czy ktokolwiek mógł wyjść z życiem z tej rzezi? Kości odnalezione w lesie koptiackim mogą przynieść odpowiedź na pytania. W tej historii, która rozpaliła wyobraźnię ludzi, oddzielenie faktów od fikcji okazało się praktycznie niemożliwe. Tymczasem niedawne odkrycie może dać badaczom dowody, których poszukiwali od dziesiątków lat. Ostateczna odpowiedź kryła się przez prawie 90 lat w zaśnieżonych syberyjskich lasach. Od tego miejsca Falsetti z ekipą muszą już iść pieszo. Kiedy przybywam na miejsce zbrodni, najpierw chcę ustalić następujące fakty. Kto dokonał odkrycia, kiedy, gdzie i w jakich warunkach. Przybyli tu spotkać się z tym człowiekiem. A zatem, co pan znalazł i gdzie konkretnie? Szczątki dwojga prawosławnych świętych, mniej więcej tutaj. Jak głęboko były pochowane? Znalezisko przewieziono na przechowanie do kostnicy. Czy coś jeszcze tam było? Jakieś przedmioty? Dowiedziałem się od archeologów, że na pewno odnaleziono kości. Może jeszcze jakieś pociski. Niestety nic nie świadczy o tym, żeby dokonano tu właściwie przeprowadzonych badań archeologicznych i muszę przyznać, że to mnie niepokoi. Falsetti ma jedynie pewność co do miejsca. Na samym miejscu zbrodni nie ma jednak żadnych śladów, a dokumentacja odkrycia jest skromna. W historii tego zabójstwa odnotowano już próby tuszowania i różne oszustwa. Z ostatnim odkryciem może być podobnie. Po egzekucji prasa doniosła, że zabity został tylko sam car. Przez 8 lat utrzymywano, że reszta rodziny żyje i cieszy się dobrym zdrowiem. Po kilku latach władze musiały jednak zmienić oficjalną wersję. Wszyscy, 11 osób, zostali straceni. Tymczasem mnożyły się informacje o tym, że widziano Aleksieja i Anastazję. Czy możliwe jest, że dzieci żyją? Szeptane plotki nie milkły. W Moskwie ten brak pewności wywołuje niepokój. Oficjalnie sprawdza się człowieka podającego się za Aleksieja. Mijają lata. Pod rządami Stalina nie wolno nawet wspominać o carskiej rodzinie. W latach 50. w Stanach Zjednoczonych ujawnił się członek plutonu egzekucyjnego. Austriak Rudolf Lacher pozostał w lesie, żeby pilnować ciężarówki wiozącej ciała straconych, kiedy ta utkwiła w błocie. Lacher twierdzi, że wtedy właśnie pomógł uciec rannej Anastazji. Legenda żyje, podtrzymując plotki o tym, że ktoś z carskiej rodziny przeżył. Jest rok 1991. Upada Związek Radziecki. Rosyjscy uczeni udają się do lasu Koptiackiego na poszukiwania. Jurowski od dawna nie żyje, ale w papierach, jakie pozostawił synowi, są wskazówki na temat miejsca pochówku 11 rozstrzelanych osób. Badacze odnajdują płytki grób, wykopują kości, czaszki, kompletne szkielety. Coś się jednak nie zgadza. W 1991 roku odkopano szczątki 9 osób. Tymczasem tamtej nocy zamordowano 11. 2 więc brakowało. Zidentyfikowano cara, carycę, 3 z 4 córek i całą 4 służby. Wśród nich nie było jednak 2 najmłodszych dzieci. Teraz w odległości 60 metrów od pierwszego grobu odnaleziono drugi. Ta bliskość może wskazywać na związek między nimi, ale nic ponadto. Przez całe dziesięciolecia nie brakowało zwolenników spiskowej teorii dziejów, którzy twierdzili, że las jest usiany szczątkami wielu bezimiennych zmarłych. Nie będzie łatwo udowodnić, że odnalezione szczątki należały rzeczywiście do Romanowiczów. W jekaterynburskiej kostnicy zostaną poddane najdokładniejszemu badaniu, jakie jest w stanie zapewnić medycyna sądowa XXI wieku. Czy cała carska rodzina rzeczywiście zginęła od kul bolszewickich oprawców? A może legenda jest prawdziwa? I 2 dzieci Mikołaja II przeżyło egzekucję. Antropolog sądowy Anthony Falsetti i specjalista od DNA Michael Coble po raz pierwszy będą mogli zobaczyć kości, które być może pomogą rozwiązać tę zagadkę. W jekaterynburskiej kostnicy dostęp do potencjalnych monarszych szczątków jest bardzo ograniczony. W roku 2000 rosyjska cerkiew prawosławna kanonizowała Romanowów jako męczenników. Jeżeli więc kości okażą się szczątkami carskich dzieci, dołączą do świętych relikwii. Falsetti nie czuje się tu obco. Należał do zespołu, który już w latach 90. badał pierwszą partię szczątków Romanowów. Prace budziły wiele kontrowersji. W latach 90. przeprowadzono wiele badań. Na wszystkich koncentrowała się uwaga światowej opinii. Wyniki bywały kontrowersyjne i szeroko dyskutowane na forum mediów. Rosyjscy uczeni, używając technik rekonstrukcji twarzy, doszli do wniosku, że wśród odnalezionych jest Anastazja. Inni nie byli o tym przekonani. A co bardziej niepokojące, nie zgadzała się liczba zwłok. Jeżeli był to faktycznie grób Romanowów, to dlaczego brakowało 2 ciał? Pojawiły się oskarżenia mówiące o naciskach politycznych w celu jak najszybszej identyfikacji. Ostatecznie cerkiew nie uznała odkopanych szczątków za należące do Romanowów i odrzuciła wyniki badań DNA, twierdząc, że próbki były zanieczyszczone. Teraz to nowe znalezisko mogłoby wszystko zmienić, dlatego tym razem zespół badawczy chce uniknąć medialnego cyrku, jaki miał miejsce w roku 1991. Tajemnica Romanowów jest jednak znowu łakomym kąskiem dla dziennikarzy. Przyjeżdżamy do laboratorium, a tam czeka już tłum ludzi z kamerami. Wszyscy chcą przeprowadzać wywiady, a my musimy zająć się badaniem. To cyrk medialny. Ci ludzie nie mają pojęcia o groźbie zanieczyszczenia materiału, o tym, że w takim chaosie możemy go po prostu utracić. Oczywiście Romanowowie byli przyzwyczajeni do fotografowania, jednak dziennikarze mogą zniweczyć naszą pracę. To budzi nasz niepokój. Informacja o rozpoczęciu badań znalazła się w wieczornych wiadomościach. Kiedy dziennikarze już odjechali, okazało się, że naukowcy mają poważny problem. Zabraliśmy się do pracy i okazało się, że mamy 44 fragmenty kości. Niektórych być może nie uda się zidentyfikować jako ludzkie. Po prostu materiał jest niewystarczający. Te pojedyncze fragmenty zupełnie nie przypominają prawie nienaruszonych szkieletów odnalezionych w 1991 roku. Są połamane. Identyfikacja jest prawie niemożliwa. Drobiazgowy ogląd oczami eksperta potwierdza jednak, że są to szczątki ludzkie. Ale czyje? Czy są to kości Aleksieja, Marii lub Anastazji? Czy też kogoś zupełnie innego? Dodatkową tajemnicę stanowi pytanie, co się stało z Anastazją. Czy udało jej się uciec? Czy też jej szczątki też tu są? W tej chwili nie jestem nawet w stanie powiedzieć, czy mamy do czynienia z dwiema kobietami, czy też z mężczyzną i kobietą, ani też, czy te kości stanowią fragmenty odnalezionych wcześniej szkieletów. Dotykanie i fotografowanie szczątków, które mogą należeć do świętych, to delikatna sprawa. Każdy fragment należy traktować z szacunkiem i wrażliwością. Falsetti ma teraz czas, żeby zbadać każdy fragment. Udaje mu się dokonać przełomu. Wydaje się, że to nic takiego. Tymczasem to kawałek miednicy. To kość miednicza, która, jak się okazuje, należała do kobiety. Możemy o tym wnioskować na podstawie wcięcia kulszowego, które u mężczyzn jest węższe, u kobiet zaś szerokie. To bardzo istotne. Wiedzieliśmy, że mamy dwie osoby, teraz wiemy, że jedna z nich była kobietą. Szczątki męskie i żeńskie, dwoje ludzi. Ale czy były to dzieci Romanowów? Falsetti wraz z zespołem antropologów muszą jeszcze nad nimi popracować. Mike Coble i zespół badaczy DNA ma inny problem. Otóż na kościach są ślady ognia. Kiedy patrzę na te szczątki, obawiam się, że może być bardzo trudno je zidentyfikować. Kiedy kości się palą, wydziela się dużo ciepła, co nie jest dobre dla DNA. Pobierzmy próbkę z dolnej części, jakieś 2,5–3 cm. Coble wybrał takie kości, które dają największe prawdopodobieństwo uzyskania dobrej próbki DNA. Wytnie z nich maleńkie fragmenty, które następnie zostaną posłane do jego laboratorium w Ameryce, a także do laboratoriów w innych krajach, po to, by uzyskać niezależne od siebie wyniki. Rozwiązywanie zagadek 90-letnich genów w odnalezionych szczątkach może jednak potrwać całe tygodnie. Prawdę mówiąc, nadzieja, że pozostał w nich nienaruszony DNA, jest niewielka. Coble wraca do Stanów i będzie czekał na przesyłkę z fragmentami kości. Falsetti zostaje w Rosji, aby poszukać innych wskazówek, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu zagadki, gdyby nie powiodła się analiza DNA. Małe fragmenty uszkodzonych kości nie dają uczonym wielu szans, ale w mieście, gdzie zginęła rodzina Romanowów, są jeszcze inne tropy. Wśród tych, którzy w 2007 roku odnaleźli kości, był miejscowy archeolog Siergiej Pogoriełow. Oto brakujące dowody zabrane z leśnego grobu. Natrafiono m.in. na kawałki drewnianych skrzynek, popiół i odłamki naczyń. To kolejne informacje o wydarzeniach sprzed 90 lat. Popiół współgra ze śladami spalenizny na kościach. Zaczyna się rysować obraz tego, co się wydarzyło. Najbardziej przekonujące są fragmenty naczyń, ponieważ podobne znaleziono w pierwszym grobie w roku 1991. To ważny element wskazujący na związek między dwoma grobami. Jednakże daleko niewystarczający, żeby ten związek potwierdzić w sposób niebudzący wątpliwości. Dla uzyskania takiej pewności Falsetti musi poszukać innych dowodów. A oto i kolejna ważna wskazówka. 3 pociski, które wydobyto z grobu. Być może to właśnie one zabiły następcę tronu. Jeżeli będą takie same jak pociski odnalezione w roku 1991, oznaczać to będzie, że oba groby są ze sobą powiązane. Pozwoli to także rozwiać wiele wątpliwości otaczających odkopane szczątki. Analizą pocisków zajmą się specjaliści. Podczas wystrzału z broni palnej lufa zostawia charakterystyczne zadrapania na powierzchni pocisku. Są tak samo niepowtarzalne jak odciski palców. Pierwsza z 3 kul znalezionych w 2007 roku została zniszczona podczas wystrzału i nie da się jej zbadać. Pozostałe 2 są w idealnym stanie. Już pierwsze badanie pokazało, że są prawie identyczne, a zatem zostały wystrzelone z tej samej broni. Możemy stwierdzić, że obie kule zostały wystrzelone z tego samego pistoletu typu Browning. Ustalono więc rodzaj broni. Badaczy czeka jednak przykra niespodzianka. Te kule mają inny kaliber niż te, które znaleziono w 1991 roku. Czyli nie są takie same jak te w pierwszym grobie. Romanowów zabito więc z innej broni niż tych ludzi. Wiemy, że ta broń pochodzi z tego samego okresu, ale nie możemy jej powiązać ze znaleziskami z roku 1991. Nie ma powiązania. Broń, o której nic nie wiadomo. A jeżeli brakuje niezbitych dowodów związku między nimi, to być może w tym nowym grobie spoczywają szczątki jakichś bezimiennych ofiar, nie mających nic wspólnego z carską rodziną. Badacze dokonali dotąd kilku niepowiązanych ze sobą odkryć. I nie ma nic, co by je łączyło. W Rosji Falsetti drepcze w miejscu. Tymczasem odpowiedź na pytanie, czyje szczątki odnaleziono i co się stało z Anastazją i resztą rodziny, kryje się być może w tym pudełku. Znajdują się w nim próbki, które Michael Coble wziął z kostnicy w Jekaterynburgu. Odbyły długą podróż do Stanów Zjednoczonych, zapieczętowane w szczelnych pojemnikach, aby uchronić je przed zanieczyszczeniem. Część próbek wysłano do laboratoriów w Austrii i innych krajach. Ich badanie odbywa się w sterylnym pomieszczeniu. Na każdym kroku badacze uważają, aby nic nie zanieczyściło ani nie uszkodziło próbek. Są bardzo małe. Każda waży zaledwie kilka gramów. Czy są to szczątki Aleksieja, Marii lub Anastazji? Ich identyfikacja będzie zależała od tego, czy uzyskane sekwencje DNA będą zgodne z sekwencjami pewnej niewielkiej grupy ludzi. a mianowicie pobierających się między sobą członków europejskich rodów królewskich. Dzieci Romanowów, podobnie jak obecna rodzina królewska w Anglii, wywodziły się od królowej Wiktorii, a DNA w tej rodzinie ma specyficzne sekwencje. Coble i jego zespół mają doświadczenie w identyfikacji szczątków współczesnych żołnierzy. Tymczasem odnalezione kości liczą prawie 100 lat. Nie będzie łatwo wydobyć z nich wiarygodne informacje dotyczące DNA. DNA jest delikatny i bardzo szkodzi mu upływ czasu. Te szczątki spoczywały blisko wiek pod ziemią w bardzo surowym klimacie, gdzie zimą temperatura spada do -40 stopni, a latem może wzrosnąć do +40. Chcąc znaleźć dobrą próbkę DNA do analizy, trzeba będzie prawie całkowicie zniszczyć kość. To wszystko, co pozostało, bardzo niewiele. Jeżeli to badanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, być może nie da się już przeprowadzić kolejnego i kości na zawsze pozostaną niezidentyfikowane. Nad wyjaśnieniem liczącej 90 lat tajemnicy morderstwa rodziny Romanowów trudzą się ludzie z różnych krajów. W Rosji Anthony Falsetti trafił na ślad, który pozwoli być może złożyć wszystkie niespójne fragmenty informacji zebrane na miejscu zbrodni. To będzie świadectwo dawno zmarłego świadka. Moskiewskie Archiwum Państwowe. Falsetti współpracuje z Kremlem, dlatego za zgodą władz ma dostęp do tajnych dokumentów. Proszę to sobie wyobrazić. Amerykański uczony będzie badał stuletnie tajemnice komunizmu. 2 piętra pod ziemią. Na straży tych sekretów stoi dr Ludmiła Łykowa. Otwierają się potężne pancerne drzwi, które miały bronić najcenniejszych skarbów Kremla przed atakiem atomowym. Jesteśmy teraz w archiwum Lenina, prawie 10 metrów pod ziemią, a ściany mają pół metra grubości. To w zasadzie jedyne miejsce, gdzie mogą znajdować się odpowiedzi na pytanie Falsettiego. A więc to są dokumenty Lenina? Oryginały? Ten jest z Kopenhagi? Tak. Krążą słuchy, że car został zamordowany. Proszę napisać, czy to prawda. W dniach i tygodniach poprzedzających egzekucję Lenin otrzymał wiele takich zapytań. Plotki nieprawdziwe, car bezpieczny, wszystkie plotki to kłamstwa kapitalistycznej prasy. Podpisane Lenin. Tego właśnie szukaliśmy. W tym miejscu zaczyna się tajemnica i zamęt. Kiedy Lenin pisał tę odpowiedź, rodzina carska rzeczywiście jeszcze spała, ale miała przed sobą zaledwie kilka godzin życia. O świcie 17 lipca było już po wszystkim. Ale nie ma jasności, co się naprawdę wydarzyło w piwnicy. Prawdę znali tylko oprawcy, których zeznania znajdują się w innym pomieszczeniu. Za najbliższe prawdy uważane jest sprawozdanie Jakowa Jurowskiego, który kierował egzekucją. Jego lektura mrozi krew w żyłach. Był to człowiek bardzo sumienny, zarówno w dobrym, jak i w złym znaczeniu. Jurowski tak pisze o egzekucji carskiej rodziny. Stali przy ścianie i wtedy powiedział do nich: panowanie Romanowów dobiegło końca. Pomimo że krewni zarówno w kraju, jak i za granicą usiłowali ich uratować, Uralska Rada Delegatów Ludowych postanowiła, że mają zostać rozstrzelani. Kiedy oprawcy otworzyli ogień, pojawiły się problemy. Egzekucja odbywała się w piwnicy o kamiennych ścianach. Kule odbijały się od nich rykoszetem i fruwały po pomieszczeniu. Jurowski mówi, że zapanowało ogromne zamieszanie, a kiedy strzelanina się skończyła, okazało się, że carskie córki wciąż żyją. Strzelali do nich bez skutku. Nie mogli ich zabić. To niewiarygodne, ale świadkowie zeznali, że księżniczki miały na sobie gorsety z wszytymi w nie drogimi kamieniami, które zadziałały jak kamizelki kuloodporne. Łykowa puszcza Falsettiemu nagrane w latach 60. relacje żyjących jeszcze wtedy członków plutonu egzekucyjnego. Chyba miały diamenty zaszyte w stanikach, różne naszyjniki, perły i takie tam. Kule się od nich odbijały. Jedna z nich nie została zabita. Ta kobieta, Anastazja. Sfuszerowana egzekucja. Anastazja być może przeżyła pierwszą serię. Czy rzeczywiście mogła oszukać śmierć dzięki gorsetowi z diamentami? A jeżeli tak naprawdę było, to co jeszcze mogło się zdarzyć? Świadkowie zgodnie mówią, że ostatecznie wszyscy zostali dobici strzałem w głowę. Ale co, jeśli to nieprawda? Jeżeli był spisek? I spiskowcy pomogli jej uciec? Mity znowu mieszają się z faktami. Falsetti decyduje się na przeprowadzenie eksperymentu, który ma sprawdzić pierwszą część legendy. Czy drogie kamienie mogą zatrzymać pociski? Diamenty są najtwardszym kamieniem znanym ludzkości. Oczywiste jest jednak, że nie można ich użyć do tego eksperymentu. Zamiast nich eksperci zasugerowali cyrkonie, mające 8 punktów w 10-stopniowej skali twardości. Tylko o 1 stopień mniej twarde są różowy kwarc i karneole. Kule będą w nie trafiać z prędkością 300 metrów na sekundę. Czy się odbiją? Eksperymentem kieruje pułkownik Władimir Sołowiow z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ale i on potrzebuje specjalnego zezwolenia, żeby dotrzeć do oryginalnej broni użytej przez Jurowskiego i jego ludzi. Pracownicy muzeum wypożyczyli mi do zbadania i przeprowadzenia eksperymentu autentyczne pistolety, których użyto do zamordowania carskiej rodziny. To właśnie z tego pistoletu zastrzelono Mikołaja II. Ten drugi pistolet też został znaleziony w piwnicy domu Ipatiewa. Być może także posłużył do zabicia członków carskiej rodziny. Z tego pistoletu także strzelano wtedy w domu Ipatiewa. To dziwne uczucie trzymać w ręku broń, z której zabito tę rodzinę. Autentyczna broń nie może być jednak użyta w eksperymencie. Pracownicy muzeum dostarczyli ich repliki. Pistolety z tej samej epoki, ale o mniejszej wartości pamiątkowej. Trochę się obawiamy tego eksperymentu, ale i tak go przeprowadzimy. Gorsety z drogimi kamieniami umieszczono na manekinach. W pokoju zostaje tylko strzelec. Pocą mi się ręce, a serce bije jak oszalałe. Sprawdzimy, ile prawdy jest w tej legendzie. Nie mam pojęcia, co się stanie. Czy gorset z diamentami mógł osłonić Anastazję przed gradem kul? Użyliśmy różnych rodzajów broni, z których kolejno strzelaliśmy. Widzimy wyraźnie, że po pierwszych 2 strzałach kamienie trochę się pokruszyły. Kule nie przebiły gorsetu. W tym miejscu trafiła druga kula. Żadna z nich nie spowodowałaby jednak głębokiej rany postrzałowej. Gorset rzeczywiście działa jak kamizelka kuloodporna. Być może więc legenda jest prawdziwa. A więc może kości odnalezione w lesie nie należały do ludzi zabitych w piwnicy domu Ipatiewa. Klejnoty wszyte w ubranie mogły zatrzymać pociski skierowane w serce. Opowieści o tym, że kule odbijały się rykoszetem, a Maria, Anastazja i Aleksiej przeżyli egzekucję, mogłyby być zatem prawdziwe. Te opowieści przez prawie całe stulecie dawały pożywkę ludziom twierdzącym, że są carskimi dziećmi. Najsłynniejszą z nich była Anna Anderson. Do końca życia utrzymywała, że jest wielką księżną Anastazją. Udało jej się przekonać wielu ludzi, m.in. rodzinę Petera Sarandinakiego, którego przodkowie należeli do najbliższego otoczenia cara. Moja teściowa aż do śmierci wierzyła, że Anna Anderson jest Anastazją. Między innymi miała na stopie trójkątne wgłębienie, które było zapewne śladem po pchnięciu bagnetem. Miała też taki sam problem ze stopami co Anastazja i takie samo ucho. Było między nimi wiele podobieństw. Moje zdanie o Annie Anderson bardzo się zmieniało na przestrzeni lat. Z początku byłem przekonany, że jest Anastazją, potem byłem pewien, że nie jest. Jako historyk starałem się zachowywać w tej sprawie rozsądek. Choć historia opowiadana przez Annę brzmiała przekonująco, gdy po śmierci zbadano jej DNA, okazało się, że nie była carską córką, ale dawną robotnicą z Polski. Ustalenie, czy niedawno odnalezione szczątki rzeczywiście należały do Romanowów, czy nie, musi potrwać. DNA uległo daleko idącej degradacji. Trzeba próbkę namnożyć, aby sprawdzić, czy zachowały się jakiekolwiek elementy informacji genetycznej. W laboratorium na przedmieściach Waszyngtonu Coble i jego zespół używają do tego celu metody zwanej reakcją łańcuchową polimerazy. Działając na śladowe ilości DNA enzymem bakteryjnym, powodują, że jedna cząsteczka DNA powiela się w milionach kopii. Ale nawet wtedy nie ma gwarancji, że otrzyma się dające się odczytać DNA, które umożliwiłoby identyfikację. Na razie tożsamość dwóch osób, których kości odnaleziono w drugim grobie, pozostaje nieznana. Podczas gdy Coble z zespołem usiłują uzyskać przydatne DNA, w Rosji poszukiwania Falsettiego dobiegają końca. Wraca do domu, zabierając ze sobą więcej pytań niż odpowiedzi. W grobie odnalezionym w roku 1991 znajdowały się prawie nienaruszone szkielety, gdy tymczasem w tym z roku 2007 jedynie kawałki kości. Dlaczego jest ich tak mało? W sumie zaledwie 10% całego kośćca człowieka. Doświadczenie mówi mu jednak, że w tych szczątkach znajdują się inne jeszcze wskazówki, nie tylko DNA. Z faktu, że odnalezione ostatnio kości są w tak opłakanym stanie, może wnioskować, do kogo należały. Musi jeszcze raz przyjrzeć się zebranym informacjom. Jesteśmy w laboratorium Falsettiego na Uniwersytecie Floryckim. Skorzysta ze swojego wieloletniego doświadczenia w pracy ze zmarłymi, aby zidentyfikować tajemnicze kości. Porównuje swoje notatki, próbuje odnaleźć powtarzające się elementy. Ma zamiar dokładnie przestudiować relacje oprawców, szukając elementów wspólnych między tym, co opisują świadkowie, a tym, co mówią kości. To nie będzie przyjemna wyprawa. Bolszewickie barbarzyństwo dało o sobie znać również po zakończeniu strzelaniny. Jestem uczonym, ale jestem też ojcem. I trudno mi myśleć o przerażającym losie, jaki spotkał tych bardzo młodych ludzi. Tuż po egzekucji dowódca plutonu Jakow Jurowski pisze o swoich obawach, że wojska lojalistów mogą zjawić się w każdej chwili i złapać go na gorącym uczynku. Tymczasem, kiedy ładowali ciała na ciężarówkę, cały plan działania zaczął się sypać. Kiedy podnosili ciała, jedna z dziewcząt uniosła się, usiadła i zaczęła krzyczeć. To była Maria albo Anastazja. Wiemy, że obie przeżyły egzekucję. Jermakow złapał za karabin i zaczął je bić po twarzy, dopóki nie umilkły. Ciała przewieziono następnie kilkanaście kilometrów za miasto, do lasu koptiackiego, na teren opuszczonej kopalni. Wiemy, że wywieźli zwłoki do lasu, że spuścili je do szybu. Potem wrzucili granaty, które miały spowodować zawalenie się ścian szybu. Ciała zasypano jedynie częściowo, a jeszcze przed świtem Jurowski wrócił do Jekaterynburga złożyć meldunek przełożonym. Tymczasem znowu zdarzyło się coś nieprzewidzianego. Ludzie Jurowskiego upili się i zaczęli przechwalać w gospodzie, rozpowiadając na prawo i lewo, jak zabili carską rodzinę i gdzie ukryli zwłoki. Jurowski wie, jak ważne jest zachowanie tajemnicy. Niemniej mija cały dzień i cała noc, zanim będzie mógł przewieźć ciała. Następnego dnia zwłoki zostały wydobyte z szybu, a Jurowski wraz z ekipą zaczęli się rozglądać za nowym miejscem do ich ukrycia. W lesie po letnim deszczu ziemia przypomina kleistą maź. Ciężarówki grzęzną. Trzeba zdjąć z nich ciała. Jurowski jest wyczerpany, a ludzie bliscy buntu. Postanawia spalić 2 ciała. Żeby przyspieszyć proces, poleca swoim ludziom je poćwiartować. W tym miejscu historia i badania naukowe się spotykają. Rzeczywiście na jednej z kości widać ślady cięcia. Cięcie równo przez kość. Uszkodzenia fragmentu numer 147 potwierdzają relacje o ćwiartowaniu. Zanim jednak ciała zostały podpalone, zbezczeszczono je jeszcze w inny sposób. Jurowski twierdzi, że kazał swoim ludziom oblać ciała kwasem, żeby je zniekształcić i uniemożliwić identyfikację. Przeprowadzone w Rosji badania chemiczne składu kości potwierdziły śladowe ilości kwasu siarkowego. To kolejna zgodność między dowodami z badań a archiwalnymi relacjami. Jurowski wraz ze swymi ludźmi przystąpili teraz do palenia szczątków 2 ciał. Falsetti chce sprawdzić te relacje. Zamiast ciała ludzkiego użyje do eksperymentu świńskiego, które jest bardzo zbliżone pod względem biologicznym. Skład chemiczny i struktura ciała świni są tak podobne do człowieka, że zwierzęta te są często używane w badaniach sądowych. Wiemy, że mieli od 1,5 do 3 godzin, żeby całkowicie spalić zwłoki 2 osób. Po 3 godzinach świńskie szczątki są wprawdzie zwęglone, ale bynajmniej nie spopielone. Udowodniliśmy, że spalenie ciała ludzkiego w stosunkowo niskiej temperaturze jest niemożliwe w ciągu 3 godzin. Plan Jurowskiego, żeby spalić ciała, okazał się kompletnym fiaskiem. Nadchodził świt, a w ciężarówce nadal leżały zwłoki 9 ludzi. Trzeba było całkowicie zmienić sposób działania. Jurowski opowiada, że jego ludzie wykopali drugi dół na zachód od pierwszego. Wrzucili tam pozostałe 9 ciał, polali je kwasem, następnie przykryli dół deskami i ziemią, po czym odjechali. Dowody potwierdzają te relacje. Same poszlaki nie wystarczą jednak, żeby obalić legendę o ucieczce Anastazji. Chcąc uzyskać pewność, że nie mamy do czynienia z żadną mistyfikacją, relacje powinny zostać potwierdzone przez dowody nie do odrzucenia, czyli badanie DNA. Czy zatem nowo odkryte szczątki należą do carskiej rodziny? Z większości relacji wynika, że car i jego bliscy byli ze sobą bardzo związani i często razem pokazywali się publicznie. Jak na tym filmie z rejsu statkiem, kiedy dzieci były jeszcze bardzo małe. Albo parę lat później podczas gry w tenisa, czy też na uroczystych obchodach 300-lecia dynastii w roku 1913, gdzie widzimy 9-letniego następcę tronu Aleksieja i 4 córki na progu dorosłości. Ale czy po śmierci byli tak samo nierozłączni jak za życia? Próbki DNA pobrane z drugiego grobu odpowiedzą na to pytanie. 5 miesięcy po ich pobraniu Mike Coble może podzielić się wynikami badań z Antonym Falsettim. Pokaż, co masz. Najpierw pokażę ci to. To jest marker, który określa płeć. W próbce numer 146 mamy XY, co oznacza, że próbka pochodzi od mężczyzny, a w próbce 147 mamy X, czyli była to osoba płci żeńskiej. Na razie badanie DNA udowodniło, że w grobie były ciała mężczyzny i kobiety. Następnie Mike Coble porównał wzory markerów DNA z próbki pochodzącej od mężczyzny z próbkami cara Mikołaja i jego żony Aleksandry. Na górze mamy profil cara, a na dole profil carycy. Po środku jest profil próbki z drugiego grobu. Spodziewamy się, że gdyby był to rzeczywiście Aleksiej, to ten profil będzie połączeniem profili cara i carycy. Ta osoba płci męskiej ma ten powtórzony 25 szczyt od cara, a ten 23 przekazany jej został przez carycę. 17/17 możliwych zgodności. Dowody są przytłaczające, bez wątpienia. To ich syn. Mieli tylko jednego syna, Aleksieja. Tak jest. A zatem udało się w końcu udowodnić, że 13-letni następca tronu został stracony razem z rodzicami, choć pogrzebano go osobno. A co z żeńskimi szczątkami z drugiego grobu? Coble porównał ich DNA z próbkami Aleksieja. Widać, że oboje mają ten sam marker 23, a również ten, czyli 33. Powtarza się. I znowu okazuje się, że markery genetyczne są identyczne. 17 powtórzeń, 23 powtórzenia, co sugeruje prawie 100% prawdopodobieństwo zgodności. Jest ponad 1 000 000 razy bardziej prawdopodobne, że mamy do czynienia z rodzeństwem, niż że szczątki należą do osób niespokrewnionych. Bardzo mocny dowód na to, że mamy do czynienia z bratem i siostrą. Tą siostrą była Maria albo Anastazja. DNA nie jest w stanie powiedzieć nam więcej. Oczywiście, że jest pewne ograniczenie. DNA nie może nam powiedzieć dokładnie, które szczątki są Anastazji, a które Marii. Jednakże w ostatecznym rozrachunku nie ma to takiego wielkiego znaczenia, ponieważ mamy szczątki wszystkich członków rodziny. Trwało to prawie całe stulecie, ale ostatecznie można napisać ostatni rozdział w historii dynastii Romanowów. Najmłodszej córce, Anastazji, nie udało się uciec oprawcom. I razem z matką, ojcem, młodszym bratem i 3 starszymi siostrami została zastrzelona w lipcu 1918 roku, miesiąc po 17 urodzinach. Została pogrzebana wraz z innymi w wysokim, brzozowym lesie. Nie był to koniec, jakiego oczekiwali, ani na jaki zasłużyli. Wyniki badania DNA pokazały nam, co naprawdę zdarzyło się tej nocy, kiedy w nagły i brutalny sposób zakończyło się istnienie najdłużej panującej rosyjskiej dynastii. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst polski na podstawie tłumaczenia Włodzimierza Rakowskiego. Czytał Piotr Borowiec.